Szanowni Państwo, żeby być szczęśliwym dzisiaj, zwłaszcza w tym miejscu, to znaczy, że trzeba krótko podsumować, powiedzieć parę zdań, bo wszyscy pewnie jesteśmy już znużeni może i głodni zwłaszcza. Jestem daleki od tego, żeby podsumowywać te referaty, które tutaj były wygłoszone. Natomiast tylko z refleksjami niektórymi się podzielę. Po pierwsze, refleksja taka. Bardzo dobrze, że organizatorzy pokusili się o taką sympozjum, o taką konferencję, takie forum, na którym można było w tak szerokim zakresie poruszyć sprawy związane z czystością powietrza. To nam uświadomiło jednak, jak wiele aspektów się z tym wiąże i jednocześnie na pewno wieleśmy się nauczyli. Poznaliśmy innych ludzi, którzy również pracują nad tymi zagadnieniami. Na pewno pozwoli to nawiązać kontakty, wymienić poglądy i w przyszłości przyniesie lepsze owoce. Ja mogę Państwa zagwarantować tylko, że nasz Uniwersytet będzie powtarzał tego typu sympozja, fora, czy konferencje, wszystko jedno jak to nazwiemy. Być może z mniejszą liczbą referatów, żeby więcej czasu było na dyskusję, na wymianę poglądów, ale będzie taka konferencja zawsze spełniała swoją rolę, jeżeli zainspiruje Państwa do dalszych działań nad problemem ochrony środowiska generalnie, bo jak widzimy, te zagadnienia się bardzo z sobą wiążą. Może jedno jeszcze podkreślę, bo jako przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego, a Uniwersytet Rolniczy zawsze z przyrodą się kojarzy, bardzo mnie cieszy, że akurat dzisiaj znalazły miejsce również referaty związane z zielenią miejską. Chciałbym, żeby na przyszłość może więcej uwagi temu poświęcić, dlatego że ja jestem przekonany o jednym. Oczywiście ograniczanie emisji niskiej, zanieczyszczeń, pyłów wszelkiego rodzaju, to jest jedna droga, ale druga droga, żeby oczyszczać, to nie wystarczy myć, zamiatać i tak dalej. Oczyszcza najlepiej powietrze roślinność. O tym wiemy, tylko może tego nie doceniamy. O tym wiemy coraz więcej, dlatego że głębokie badania fizjologiczno-biochemiczne wskazują na to, że wiele właśnie tych zanieczyszczeń najgroźniejszych w powietrzu są w stanie rośliny pobrać, przetworzyć w swoim organizmie i zneutralizować. Na tym polega remediacja tych zanieczyszczeń u tych roślin. To są ciekawe zagadnienia, które jednocześnie naświetlają, jak dużą rolę może roślinność spełniać, jeżeli otaczamy się nią nawet w mieszkaniach, w biurach, gdzie te warunki bytowania naszego mogą być poprawione przez to. Tych zagadnień dzisiaj tutaj nie poruszano prawdopodobnie, ale myślę, że w przyszłości na następnych konferencjach trzeba będzie temu więcej trochę miejsca także poświęcić. Życzę Państwu wobec tego rozwijania owocnych myśli w tym zakresie, a dla żołądka coś chyba przygotowali organizatorzy, więc pewnie w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na obiad do stołówki obok przy ulicy Klemensiewicza. Dziękuję bardzo.